Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Kolejny akord durowy, akord E. Dobra, dzieje się. Tarara. Dobra, zaznaczamy to, standardowo ta tabelka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No kurczę, ple. Zgadza się. Najgrubsza szósta struna E i pierwsza E, najcieńsza. Pierwszy próg, drugi, trzeci. No i teraz tak, akord E, dur. Tutaj ma być pusta struna, 0, czyli po prostu pusta, najgrubsza. Tu ma być na drugim progu. Tu ma być na drugim progu. I tutaj na pierwszym progu. A tutaj ma być pusta i tutaj najcieńsza też pusta. No i teraz odnośnie tego dźwięku tonicznego, o którym za każdym razem mówię. Czyli dźwięk toniczny, no to... Który to jest? Na której strunie? Dobrze. Na strunie najgrubszej, jeśli wszyscy ci po co powiedzieli, że na najgrubszej strunie E jest dźwięk toniczny E. Później oktawę wyżej jest dźwięk E tutaj. No i później dźwięk E jest tutaj. Czyli mamy trzy dźwięki E w tym akordzie, w tym układzie naturalnie akordu durowego E. Druga forma zapisu, jaką ja stosuję i za każdym razem też Wam piszę, to będzie w ten sposób 2, 1, 0, 0, czyli po prostu najgrubsza szósta E, no i najcieńsza pierwsza E, to są tak rozpisane, o. W ten sposób rozpisane. No i teraz dobra, zobaczmy, jak to się go gra. Dobra, teraz widzicie i tabelkę, i ten układ palców. No tutaj mamy dwie wersje złapania tego akordu. Pierwsza wersja to byłaby taka, dobra, pusta struna najgrubsza ma być pusta uderzona. Później na drugim progu i na pierwszym. Ja akurat to robię na dwa sposoby. Czasem używam w ten sposób, czyli po prostu ten układ, że mały palec po prostu zostaje nieużywany. I sobie po prostu... Uderzamy przez wszystkie struny, więc tutaj nie musicie akurat widzieć. Druga wersja jest taka, że po prostu palec faker środkowy jest używany jako na pierwszym progu. No tak, na pierwszym progu, dobrze mówię. No i te dwa palce układane na tych dwóch strunach, na trzeciej i czwartej. No kwestia jest teraz taka, że... Przepraszam, czwartej i piątej. Czwartej i piątej, jeszcze raz. Tak. Pierwsza wersja była tak. Druga wersja jest tak. Dobra. Papatki. Subskrybujcie kanałka Papatki Wojtuś mówił dla Was. Zapraszam do naszego sklepu pod adresem dla gitarzystów i basistów. Oczywiście znajdziesz też inne instrumenty, które sprowadzę na zamówienie. Jeśli potrzebujesz rady lub uważasz, że jesteś zielony i nie wiesz, co Ci jest potrzebne do grania swojego ulubionego stylu muzycznego, to skontaktuj się ze mną, a ja pomogę Ci wybrać wzmacniacz, gitarę, piórka, kable, efekty, wszystko co będziesz potrzebować.